Pierwszy transport liczył około 700 ludzi. To byli wszyscy Polacy, młodzi ludzie, złapani w różnych wypadkach. Na wstępie, jak nas przywieziono do obozu, było 30 więźniów Niemców. Byli to przyszli kapowie i blok ETS-3. Ich było od numerów od 1 do 30, a ja otrzymałem pierwszy numer, następny 31. To jest pierwszy Polak Oświęcimia. Tak. W pierwszej chwili, jak nas przywieziono, obóz był prowizorycznie ustawiony. Początkowo pracy nie było, tylko męczono nas ustawicznym sportem. Hipfen, rollen, kniebeugen i znowu to samo. Aż do znudzenia i do omdlenia. Później z tego obozu wstępnego, prowizorycznego, przerzucano więźniów do właściwego obozu. Właściwy obóz został budowany przez więźniów. Z pracy w niektórych komandach wracało około 50% ludzi nie o własnych siłach.